Węgla faktycznie brakuje na polskim rynku na tą chwilę, węgla dla gospodarstw domowych, najbardziej dla prywatnych ludzi. Natomiast to są efekty wieloletniej polityki poprzednich rządów i rządu PiS między innymi też, który chciał jeszcze rok temu zamykać kopalnie, przeciwko czemu żeśmy protestowali. No i po raz kolejny okazało się, że mamy rację, mieliśmy rację. No, niestety wobec tych tragicznych wydarzeń na Ukrainie, całej wojny, ale wyszło, że mamy rację. Teraz nasuwa się pytanie, w jaki sposób można byłoby udrożnić tą całą sytuację? Tu chyba pytanie bardziej skierowane do pana posła. Czy tutaj rząd ma jakieś logiczne podstawy, żeby można było tutaj całe społeczeństwo zapewnić, że ten węgiel przede wszystkim będzie dostępny? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Przede wszystkim, panie redaktorze, jedna mała uwaga. Wszystko, co dzieje się wokół górnictwa za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzieje się w absolutnym dialogu ze stroną społeczną i to chciałbym bardzo mocno podkreślić i zauważyć, żeby jakby to wybrzmiało, że my, jeśli chodzi o kwestie górnictwa, transformacje, reformy górnictwa, podejmujemy wraz ze stroną społeczną i w dialogu. Jeśli chodzi o ten kryzys, który obecnie mamy, szanowni państwo, no wszyscy wiemy, czym on jest wywołany, jaka jest sytuacja geopolityczna. Wojna na wschodzie, tej wojny nie mógł przewidzieć nikt. I oczywiście to niczego nie usprawiedliwia. Dziś trzeba odpowiadać na kryzys, dziś trzeba weryfikować plany. Ja nie ukrywam, że jako poseł Prawa i Sprawiedliwości zawsze stałem na stanowisku takim, że węgiel musi służyć państwu polskiemu do tej pory, dopóki nie staną inne źródła energii fizycznej w granicach naszego państwa. Dopóki nie będziemy mieli zapewnionych dostaw energii, które będą kontrolowane przez państwo polskie, do wtedy musi po prostu być używany nasz surowiec i na tym powinniśmy budować politykę energetyczną. Oczywiście to jest trudne, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ta dyplomacja jest bardzo, bardzo trudna, ale dziś też jest taki czas, kiedy wojna powoduje, że to jest czas, kiedy można zweryfikować plany i apelować jednak mimo wszystko również w Europie, bo Europa też widzi, Europa też dzisiaj wykorzystuje węgiel na potęgę, ratując swoją energetykę i Europa też powinna zweryfikować swoje plany odnośnie tego surowca. Dziś na pewno jest czas do redukcji planów europejskich, a my jako Polska powinniśmy być liderem, jeśli chodzi o głos w kierunku tej redukcji. Ostatnimi czasy stała się bardzo popularna jedna ze stron internetowych, właściwie sklep Polskiej Grupy Górniczej, w której oferowany jest węgiel. Oferowany jest, tak już wcześniej wspomniałem, ale ciężko go nabyć. Co państwo w ogóle sądzą o tego typu możliwości sprzedaży, możliwości, co za tym idzie, zakupu? Tutaj wiele kwestii poszło nie tak. I pytanie najpierw do pana przewodniczącego. Czy to był, można powiedzieć już teraz, bardzo duży niewypał? I czy z tą sytuacją jakkolwiek można sobie jeszcze poradzić? Czy Polska Grupa Górnicza może wyjść twarzą z tej sytuacji? Znaczy, ja uważam, że pomysł sprzedaży węgla przez internet bezpośrednio dla klientów indywidualnych jest pomysłem bardzo dobrym. No, próbujemy w ten sposób wyeliminować teraz na tą chwilę nieuczciwych, autoryzowanych dealerów, którzy kupują węgiel po 900 zł z kopalni i na drugi dzień sprzedają go po 2,5-3 tysiące. No nie wypał był, mała możliwość jak gdyby zakupu, ludzie się na to rzucili, ja się nie dziwię, węgiel 3 razy tańszy niż gdzieś tam w okolicy, dostępny na składzie. Natomiast mam nadzieję, że Polska Grupa Górnicza jako największa spółka górnicza w Europie no podoła temu wyzwaniu, że tak powiem, informatycznemu i gdzieś tam udrożni te kanały, żeby większa była dostępność i towaru i możliwość obsługi większej ilości klientów. I tutaj ze strony rządowej jakie wsparcie dla Polskiej Grupy Górniczej, jeśli chodzi o ten system teleinformatyczny? Czy tutaj można mówić o jakichś krokach, które rząd podejmie, żeby jeszcze ten system usprawnić? Pytanie do pana Marka Wesołego. Oczywiście rząd angażuje się we wszystkie działania swoich spółek Skarbu Państwa i przygląda się tym wszystkim problemom, które na dany moment mamy, jeśli chodzi o dystrybucję węgla. Oczywiście zgodzę się z panem przewodniczącym, że kwestia sprzedaży węgla za pomocą internetu bezpośrednio do klientów to był dobry pomysł, ale widzimy, i to też nie jest jakby do końca wina PGG, ale widzimy, jaka skala zainteresowania w kontekście całego kraju jest tym węglem, ile gospodarstw jeszcze używa węgla ekogroszku
do funkcjonowania w swoim życiu osobistym i widzimy, że ten sposób to po prostu jest wąskie gardło i że będą z tym problemy i że ten jest kłopot, jeśli chodzi o tą bezpośrednią sprzedaż. Wczoraj było posiedzenie Sejmu, były też konsultacje, narady. Absolutnie cały czas rozmawiamy również na poziomie posłów, ale też na poziomie ministerstw, żeby reagować na te kryzysy. Myślę, że w najbliższych dniach pan premier wraz z panem premierem Jackiem Sasinem zaproponują jakieś dodatkowe rozwiązania, które po pierwsze uspokoją Polaków, bo wiadomo, że ta kwota proponowana przez składy, te 2,5-3 tysiące złotych, to jest kwota, która no, przeraża dzisiaj Polaków. Wiele osób na ten węgiel po prostu nie będzie stać. Musimy coś zrobić, aby zabezpieczyć gospodarstwa te indywidualne, bo tam jest największy problem, jeśli chodzi o ten taki niepokój społeczny. I będziemy, myślę, w najbliższym czasie jakieś propozycje i nie chcę się wypowiadać zarząd, ale na pewno wiem o tym, że są prace i że będziemy jakieś propozycje dodatkowe, oprócz tego, co już robią spółki, co uważam, że jest słuszne, będziemy proponować. A to pójdzie bardziej w stronę ujednolicenia kwot. Wiem, że na razie o dokładnych szczegółach ciężko rozmawiać, ale planujecie między innymi, żeby te ceny od pośredników były mniej więcej na tym samym poziomie, co u bezpośrednich tutaj sprzedawców, między innymi Polskiej Grupy Górniczej. Czy jest to w ogóle realne do zrealizowania, żeby faktycznie ta tona węgla obracała się gdzieś w okolicach 1000, a nie 2,5 czy nawet wyższych kwot? Jak to pan z tego miejsca mógłby skomentować? Czy faktycznie jest szansa realna, że za miesiąc, za dwa, te ceny faktycznie pójdą w dół tych pośredników? Panie redaktorze, ciężko jakby regulować pośredników, na których nie mamy wpływ. To, co pan przedstawiciel Sierpnia tutaj powiedział, ta cena węgla z naszej spółki, z PGG, sprzedawana jest w kwocie 800-900 zł i uważamy, że w takich pieniądzach Polacy powinni mieć możliwość kupienia tego węgla. Jest to w tej chwili, tak jak powiedziałem, zapchane poprzez to wąskie gardło sprzedaży internetowej i to jest wielki kłopot w tej chwili. I uważamy, że trzeba pomóc temu systemowi, aby właśnie w tych cenach wszyscy Polacy, którzy mają to zapotrzebowanie, żeby zdążyli do okresu zimowego, do jesieni, żeby zdążyli w tych cenach zakupić węgiel. I to jest jakby wyzwanie, któremu chcemy sprostać, mamy na to kilka miesięcy, ale przede wszystkim już teraz trzeba zaproponować coś, co Polaków przede wszystkim uspokoi i pokaże, że do jesieni wszyscy w rozsądnych cenach będą mogli zakupić węgiel. To jest też nasz apel posłów, to jest coś, co z czym do nas przychodzą na dyżury poselskie obywatele i my próbujemy odpowiadać jakby na te głosy. Zawsze wsłuchiwaliśmy się w głos obywateli i widzimy, że to nie działa i chcemy ten system, te ceny, które PGG proponuje dla indywidualnych klientów, chcemy w jakiś sposób spowodować, aby one były powszechne dla każdego, kto będzie potrzebował tą swoją część węgla dla ogrzania w zimę swojego domu, aby mógł to kupić w cenach po prostu rynkowych. I uważam, że decyzję w tym względzie trzeba podjąć jak najszybciej, aby uspokoić społeczeństwo i abyśmy też mogli przepracować ten najbliższy czas do zimy w takim raczej spokoju i żebyśmy się nie boksowali. I żałuję bardzo, że mamy tych nieuczciwych dystrybutorów, którzy tak duże narzuty robią na węgiel, bo nie powinno to tak wyglądać. I teraz pytanie do pana przewodniczącego. Pan poseł przedstawił, że są prowadzone rozmowy, są plany, żeby te ceny faktycznie poszły w dół, tylko nasuwa się teraz pytanie, czy to wszystko nie odbywa się trochę z opóźnieniem? Czy te rozmowy, czy te kroki podejmowane lub które zostaną podjęte nie są trochę opóźnione w czasie? Z tego, co zauważyłem, to jeśli chodzi o górnictwo, to my zawsze jesteśmy krok albo dwa kroki do tyłu, jeśli chodzi o otaczającą nas rzeczywistość. Tak, zwiększamy wydobycie, pracujemy sobotę, niedzielę. Pan minister Sasin zapowiadał, że 1,5 miliona pojawi się więcej ton węgla na rynku. Być może się to uda. Natomiast jeśli nie pójdą za tym inwestycje w kopalnie, w nowe fronty, to my poprzez to zwiększenie wydobycia w tym roku i przyszłym skracamy żywotność kopalń. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli za tym nie pójdą pieniądze i inwestycje w nowe fronty, to kopalnie będą zamykały się szybciej. Nie możemy zastąpić energetyki konwencjonalnej, węglowej, na jakiej się opiera nasz system energetyczny, w ciągu 5 czy 10 lat czymś innym niż to może być atom. Na atom, żeby wybudować elektrownię atomową, trzeba około 20 lat i to intensywnych prac.
Także my musimy patrzeć w perspektywie 20-30 lat, że ten węgiel niemiecki będzie zapewniał bezpieczeństwo energetyczne. Tutaj no, nie ma innego wyjścia. OZE jest tylko uzupełnieniem. Jeśli ktoś nam mówi, że mamy przechodzić teraz w tym momencie w większości na odnawialne źródła energii, to po prostu pcha nas w to, byśmy w sezonie zimowym kupowali energię z zachodu, czyli drogą energię. Na tą chwilę mamy swój węgiel, powinniśmy inwestować do czasu powstania czegoś w zastępstwie. Miał to być gaz, widzimy, że gaz na tą chwilę, no, ten pomysł upadł. No, kolejnym krokiem mogą być tylko nowe elektrownie atomowe w Polsce. Ale to są lata. Teraz chciałbym przejść do kolejnej ważnej kwestii, czyli wyjaśnianie okoliczności tragicznych wypadków w kopalni Pniówek i Zofiówka. I też przejdziemy najpierw do pana przewodniczącego. Jak pan ocenia ten proces? Czy z tyłu głowy nie ma mimo wszystko takiego przeświadczenia, że osoby winne, które mogłyby odpowiadać za tą tragedię, które może w przyszłości faktycznie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności? I pytanie, czy faktycznie może się tak stać? Czy mimo wszystko nie ma tego zagrożenia, że sprawa zostanie z biegiem czasu gdzieś tam zamieciona pod kolokwialny dywan. Jak pan to ocenia z perspektywy przewodniczącego Związku Zawodowych? No mamy takie obawy, natomiast no nie chciałbym rzucać jakichś tam pochopnych oskarżeń, bo to też nie o to chodzi. No katastrofa w Pniówku no, na niebywałą skalę w historii polskiego górnictwa. Kilkadziesiąt dobrych lat nie było podobnej tragedii. Także no, zobaczymy, jakie efekty przyniesie wizja lokalna, która się odbędzie dopiero być może w przyszłym roku. No natomiast nie wiem, no ciężko mi określić, gdyby wszystko działało przy tym poziomie zabezpieczeń metanowych na kopalniach, przy tym poziomie technologii, gdyby to wszystko zadziałało i pracowało tak jak powinno, być może nie doszłoby do takiej tragedii, no ale tak jak mówię, no nie mamy informacji na tą chwilę. Wiadomo jedynie, że był tam skrócony czas pracy w części ściany. Polskie prawo górniczo-geologiczne dopuszcza, że mamy na pewnym odcinku, załóżmy, ściany skrócony czas pracy, nareszcie nie. I to jest tylko pole do manewru dla pracodawcy, żeby sobie właśnie mógł teraz się tłumaczyć w ten sposób, że gdyby była dobra organizacja pracy, to być może nikt z tych pracowników nie powinien być na skróconym czasie pracy. To jest bzdura. Ściana to jest stanowisko pracy, powinno być traktowane jako całość. Jeśli w części chociaż występuje skrócony czas pracy, to właśnie, żeby nie było takich niedomówień, niejasności, powinni być objęci tym skróconym czasem pracy wszyscy pracownicy przebywający w danym rejonie. Tutaj też bym poprosił o 2-3 zdania komentarza pana posła. Jak pan ocenia sam proces wyjaśniania tego wypadku, tych tragicznych wypadków w kopalni Pniówek i Pawłowice? Czy tutaj wszystko idzie zgodnie z planem? Czy tak powinno wyglądać właśnie wyjaśnianie tego typu zdarzeń? Też prosimy o komentarz. Panie doktorze, przede wszystkim proszę mi pozwolić na 2 słowa. No to olbrzymia tragedia i olbrzymia tragedia dla rodzin górników, którzy zginęli, czy zostali poszkodowani w tych wypadkach. I odpowiadając na pana pytanie, my mamy mechanizmy, które wyjaśniają tego typu katastrofy i prawidłowe przeprowadzenie tego procesu, uczciwe i prawidłowe przeprowadzenie tego procesu, myślę, że jest w rękach odpowiednich komisji. I na pewno należy się to wszystkim rodzinom poszkodowanych, aby zostało wszystko wyjaśnione w sposób taki, jaki powinno to być zrobione. Ja mam pełną wiarę w to, że tak będzie. Mam nadzieję, że była to po prostu tragedia, był to nieszczęśliwy wypadek. Mam nadzieję, że nie było to zaniedbanie, ale tak jak powiedziałem, w tego typu przypadkach zawsze powstają odpowiednie komisje, są prowadzone dochodzenia, włącza się prokuratura. To wszystko jest sprawdzane i na pewno tutaj każdy z tych elementów zostanie przebadany. Nie chodzi teraz o to, żeby się pastwić czy rozdzierać szaty nad tym jednym, nad tym wypadkiem, ale chodzi o to, żeby już ograniczać właśnie te postępowania, mają to też na celu, aby ograniczać, aby nigdy do takich wypadków nie dochodziło z błędu ludzkiego i z niedopatrzeń. I każde takie postępowanie również daje do myślenia. Przy podejmowaniu kolejnych decyzji wiadomo, że kopalnie funkcjonują, będą funkcjonować i chcemy ograniczać tego typu tragedie. Mam nadzieję, że jeśli zostały popełnione błędy, to muszą być rozliczone i już więcej takich błędów na kopalniach zdarzać się nie będzie, ale wierzę też w to, że tych błędów było, mam nadzieję, mało i że tutaj to była tragedia, wybuch, który po prostu spowodował nieszczęśliwy wypadek. Ale to wszystko wyjaśni komisja i czekamy na rozstrzygnięcia. Nie chciałbym być ani tutaj sędzią, adwokatem nikogo. Proszę mnie zwolnić z tego obowiązku. I tą kwestią zakończymy naszą debatę. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. A naszymi gośćmi był pan poseł Marek Wesoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz pan przewodniczący Patryk Pieczko.
Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.